Panie Tomaszu, spotykamy się dzisiaj na zawodach wędkarskich aktorów imienia pana Mariana Łącza. Pan jest dzisiaj zawodnikiem, już jesteśmy tak naprawdę po tych zawodach. Jaki był wynik dzisiejszych zawodów? Jak połowy? Sprawiedliwy, ale w pewnym sensie losowy. Wiele zależało od szczęścia, jak na każdych zawodach, żeby wylosować dobre stanowisko, a potem, żeby ta właściwa ryba podpłynęła we właściwym momencie. No jednym podpłynęła, jak Karolowi na przykład, zajął wspaniałe drugie miejsce z największą rybą zawodów. No Małgosia Sadowska znowu pokazała klasę i też miała dużo szczęścia, jak widać, no a ja tego szczęścia nie miałem, w związku z tym nie mogłem pokazać klasy, ale za to spędziłem wspaniały czas wśród kolegów, koleżanek, w towarzystwie, które znam, kocham, moje środowisko nie tylko artystyczne, ale i wędkarskie, wszystko to w przepięknym miejscu, także wspaniały dzień i no i może taka mała, gorzka myśl, że nie udało się znowu, ale nie tracę nadziei, następnym razem będzie lepsze stanowisko i lepsze wyniki. Mhm. A udało się zdobyć jakieś ryby dzisiaj, złowić? Nie, zero, zero, zero. Kompletnie zero. Rozumiem. Nie miałem w ogóle brań, nie tylko ja, bo większość tu uczestników nie miała w ogóle brań. Rybka dzisiaj była niezbyt głodna. Mhm, to zależy też od miejsca, tak jak pan wspomniał. A czy to były pierwsze pana zawody wędkarskie aktorów, czy wcześniej też pan brał udział? I jak tak, to z jakim wynikiem? Proszę pani, ja już jestem w gronie nestorów. W zawodach wędkarskich biorę udział ponad 20 lat. No, wystarczy? To wystarczy. Pięknie dziękuję za rozmowę. Dziękuję.